Zapraszam Państwa na krótką zapowiedź kolejnego, 24. spektaklu profilaktycznego grupy PDB. Oddaję głos szefowej grupy Izabeli Tymich-Janasik. Szanowni Państwo, spektakl Ekologiczny Armagedon 2050 to jest specyficzny spektakl o charakterze postapokaliptycznym. Pracę nad tym spektaklem przerwała trzykrotnie pandemia. Premiera, która miała się odbyć 3 kwietnia 2020 roku, nie odbyła się. Nikt nie spodziewał się, że spektakl po tej dacie stanie się dużo bardziej aktualny. Mamy rok 2050. Świat powoli umiera. Ptaków prawie nie ma. Niedługo przewróci się ostatnie drzewo. Wyobraźmy sobie, że nie ma już nic. Wszystko, co miało sens, zostało utracone. Wszystko, co mogło się wydarzyć, jest za nami. Oto przerażająca wizja apokalipsy. Oto koniec wszystkiego. Wszystkiego oprócz tego, co jest najważniejsze, czyli wiary. Po naszym świecie post-apo wędrują ostatni ludzie, tak zwani wojownicy życia. Wędrują, pragnąc jedynie przetrwać i zachować resztki człowieczeństwa w krainie gwałtu i bezprawia. Rok 2050 to jest symboliczna data globalnej katastrofy ekologicznej. No przynajmniej tak mówią naukowcy. Końców świata przeżyliśmy już wiele, ale ten wydaje się najbardziej aktualny. Osobiście uważam, że żyjemy w czasach ostatnich. Żyjemy w nich już od 2000 roku. I nie wiemy, czy to już jest koniec, czy to jest początek końca, czy koniec początku, ale jedno jest pewne. Jesteśmy wojownikami życia. I zróbmy to z godnością. Zapraszamy Państwa do Teatru Adama Mickiewicza 13 maja o 18:30. Bądźcie Państwo z nami, bądźcie po drugiej stronie sceny. Ciężkie czasy wyzwalają w ludziach najróżniejsze instynkty, od tych pozytywnych do skrajnie negatywnych. Mnie w udziale przypadła rola czarnego charakteru. Gram cwaniaka, manipulanta, człowieka, który kosztem innych ludzi chce przeżyć apokalipsę. Czy to zachowanie się sprawdzi? Czy jest to najlepsza metoda na przetrwanie? To się okaże. Z całego serca chciałabym zadedykować nasz musical dla młodzieży, ponieważ kilka lat temu wybuchł manifest, w którym to my mamy prawo mówić o ekologii, ponieważ nasze społeczeństwo będzie musiało się w przyszłości o to bić. Konflikt, katastrofa, poczucie zagrożenia. Im większy zasięg poczucia katastrofy, tym większe mechanizmy obronne. Silne uczucia, które w tym momencie powstają, generują różnego rodzaju obronę, próby obrony przed tym, co nas dotyka, co nas otacza. Część ludzi, którzy mają więcej zasobów lub tylko przyjaciół, radzi sobie lepiej, część ludzi radzi sobie trochę gorzej. Moja postać niestety wybrała ten gorszy wariant, uciekając z walkowy. Co z tego wyniknie i czy to jest dobra forma obrony, zobaczycie się Państwo na spektaklu. Serdecznie zapraszam. Cały ten spektakl muzyczny nawiązuje do czasów apokaliptycznych, których wszystko, co jest przydatne do przeżycia, bardzo często staje się cenniejsze od życia ludzkiego. Moja osoba związana jest z szukaniem różnych rzeczy, które pomogą nam przeżyć, od wody, która nawet jeżeli jest lekko napromieniowana, nie jest dla nas przeszkodą. Wszystko dla nas ma wartość, co pozwoli nam przeżyć i przenieść nas w kolejne czasy, lepsze czasy. Czas apokalipsy wszelakich konfliktów weryfikuje wśród nas, kto przyjaciel, a kto wróg. Człowiek niesiony emocjami, strachem, niepewnością pragnie zapewnić jak najlepszy byt dla swojej rodziny, dla siebie samego. Moja postać również jest taka. Nie ufa pseudoliderom, którzy chcą niby nam pomóc, pragnie do wszystkiego dojść sama. Sam szuka dla siebie pomocy i dla swoich bliskich. Także wszystkich nas to chyba czeka w czasach apokalipsy. Jest to nieuniknione. Muzyka towarzyszy człowiekowi od zawsze. Śpiew ptaków, szum morza, niepokojący wiatr. Rytm. Rytm serca. W naszych sercach bije rytm wojownika. Andrzej Żydek razem ze wspaniałą młodzieżą tworzy muzykę na żywo. Wykorzystuje elementy scenografii, pręty, beczki, rury, podbijając emocje aktorów w tym bardzo ważnym spektaklu muzycznym. Szanowni Państwo, reasumując i mówiąc kolokwialnie, czasy są parszywe. Zróbmy razem tą profilaktykę.
Zapraszamy.